Dzieci mieszkające przy ulicy Orkana w Chrzanowie marzą o boiskach z prawdziwego zdarzenia. Na tych, które są między blokami, bawili się ich rodzice, ale dziś już nie nadają się do użytku. Ile lat ma to boisko? Z tego, co mi wiadomo, to 43, około 43 lata. Tak jak powstawało osiedle młodości. My jako rodzice już próbowaliśmy wcześniej, bo wiem, że tutaj sąsiedzi próbowali do spółdzielni, pisali, dzwonili, były petycje i nic to nie dało, więc dzieciaki postanowiły przejąć inicjatywę, wziąć w swoje ręce. Grupa dzieci z okolicznych bloków ruszyła ze zbieraniem podpisów pod petycją do spółdzielni mieszkaniowej o odnowienie boisk do koszykówki i siatkówki. Zbieramy podpisy dlatego, bo chcemy, żeby naprawili 43-letnie boisko. Ja bym bardzo chciała, żeby powstało to boisko, bo kiedyś jak byłam jeszcze tak gdzieś 5 lat miałam, to bardzo często bawiłam się tu z moimi koleżankami i z moimi rodzicami. A teraz to już no, nie mogę, bo jest już stare, tak? No i bardzo bym chciała, żeby powstało. Jak to boisko teraz wygląda? Nie ma kosza, a jak graliśmy w koszykówkę, to graliśmy, że każdy bronił swojego słupa. Chcielibyśmy, żeby się tu pojawiło boisko do siatkówki i boisko do koszykówki. Dzieciom udało się już zebrać ponad 120 podpisów poparcia, a akcja wciąż trwa. Wszyscy liczą na pozytywny finał tej sprawy, tym bardziej, że nie oczekują tak wiele. Osiedle jest bardzo duże, jest bardzo dużo mieszkańców, dzieci nie mają się gdzie bawić. One są już w takim wieku, że no niestety plac zabaw to już nie jest dla nich. Nie wszyscy mogą chodzić pod szkołę na plac zabaw, tam jest boisko, ale nie każdy może. Jednak rodzice no, boją się w dzisiejszych czasach i wolą, żeby te dzieci były no, na osiedlu, więc fajnie by było, jeżeli by spółdzielnia po prostu zrobiła im to boisko. No ja rozumiem, że orlika nam tu nie wystawią, ale chociaż niech im naprawią nawierzchnię, powieszą siatkę, powieszą kosza. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z władzami spółdzielni, które przyznają, że muszą zapoznać się z tym tematem. Z naszych informacji wynika również, że młodzi mieszkańcy spotkają się w przyszłym tygodniu z przedstawicielami Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej, a już dziś apelują. Prosimy pana prezesa, żeby właśnie się zastanowił nad tą sprawą. Wygląda na to, że jest szansa na powodzenie tej akcji, w której przyszłość boisk w swoje ręce wzięły dzieci. Przedstawiciel spółdzielni w rozmowie z nami nie powiedział stanowczego nie. Zapowiedział natomiast, że uważnie przyjrzy się sprawie. Jaki będzie finał? Będziemy o tym Państwa informować.